Cześć, witam serdecznie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj dokręcam ekstra odcinek, sugerując się wypowiedzią jednego z widzów na YouTube, żeby podratować troszeczkę ten mój środkowy, żółty, eksperymentalny ul, ponieważ wychodzi na to, że jest to jednak trutówka, matka czerwi, tylko same trutnie, więc postaram się dzisiaj podmienić dwie ramki w tym ulu, podbierając jedną ramkę z każdego ula, jedną ramkę krytego czerwiu, dokładając do tego żółtego ula, żeby go troszeczkę wzmocnić, żeby podratować populację w tym ulu, która spada drastycznie, jak zresztą widać na aktywności tutaj w tym ulu. No i miejmy nadzieję, że to wspomoże trochę ten ul, że jakoś się będzie rozwijał lepiej. Nie liczę już na to, że on cokolwiek mi tam przyniesie w tym roku. Nie liczyłem zresztą w ogóle, że cokolwiek ule mi przyniosą w tym roku miodu, ale liczę na to, że dzięki tej operacji podrzucenia czerwiu do tego ula, ten ul przeżyje i dojdzie do zimy i przezimuje i przeżyje zimę i w następnym sezonie będzie już pracował na normalnych obrotach. Tak więc dzisiaj podmieniamy rameczki i zobaczymy na następnym przeglądzie, czy ta operacja się udała. Nie jestem zbytnio zwolennikiem ciągłego grzebania w ulach, no ale niestety jest taka potrzeba w tej chwili i muszę to zrobić. Muszę tylko znaleźć odpowiednią ramkę, która się będzie do tego nadawać. Musi być w niej czerw. Mam nadzieję, że znajdę taką rameczkę tutaj. Tu w większości jest wszystko wygryzione. Tu jest troszeczkę, tu jest mało. Będę chyba musiał wziąć ramkę z góry, bo tutaj nie widzę, żeby coś było. Dzisiaj jest potwornie gorąco, jest ponad 30 stopni. No i to powoduje, że pszczoły są dosyć nerwowe. Więc nie chcę ich zbytnio drażnić. Włożę tą pustą rameczkę pomiędzy. Może to sprowokuje je do szybszego odbudowywania tych ramek. No nic, zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja na górze. Jeśli nie znajdę dobrych ramek tutaj w tym mulu, no to niestety będę musiał odebrać dwie z ula pierwszego. Tamten jest bardzo silnym ulem, więc może jemu nie zaszkodzi. Tak, będę musiał zabrać tą ramkę tutaj, stąd. Tutaj już jest przymkniemy i niech sobie dalej robią. Damy im spokój. Dziękujemy serdecznie za podarowanie nam kilku pszczół. I zamykamy. Jedną z sugestii też było zamknięcie tego otworu siatką. Muszę jakąś siatkę znaleźć odpowiedniego rozmiaru. I rzeczywiście zakryję tutaj to wejście siatką, tylko żeby była wentylacja dobra w tym ulu wciąż. Ale to zrobię przy następnej okazji, bo dzisiaj nie jest to cel naszej wizyty. Dobra. Teraz wyjmiemy jedną rameczkę z ula zewnętrznego, białego. Tak na dobrą sprawę to z tego ula mógłbym wyjąć dwie ramki, ale myślę, że nic się nie stanie żadnemu z tych uli, jeśli zabiorę im po jednej, to wciąż będą silne rodziny. No, te nawet już zaczynają odbudowywać dosyć poważnie ten górny korpus. Widać, jak się czepiają ramek. Bardzo pięknie. Tak, ale mi tylko zależy dzisiaj na rameczce z czerwiem, więc takiej tylko szukam. Tutaj jest chyba najwięcej. Także weźmiemy tą. A tu dostawimy pustą ramkę. I też włożę ją tutaj pomiędzy dla lepszej odbudowy. No, sio, idźcie. OK. Teraz to idzie tak. Muszę się delikatnie obchodzić teraz z tymi pszczołami, bo jak tak przekładam co chwilę te pudła, to mi się gniotą te pszczoły. OK. No i wpakujemy teraz te ramki od tych naszych uli dawców do tego słabego ula. Ten ul wciąż pracuje. Wciąż działa, tak jak gdyby nigdy nic, tylko że no jest bardzo, bardzo mało pszczół tutaj w tym ulu, więc tak jak wspomniałem, muszę dodać im trochę pszczół z innych uli. Jeszcze raz dziękuję za sugestie tym, którzy mi to sugerowali. Marnie, marnie. Wciąż kiepsko to wygląda. No dobrze, nie będę ich tutaj zbytnio męczył. Ponieważ te ramki są strasznie krzywe, te jak gdyby trutowe, muszę przesunąć z lekka wszystkie w tą stronę i tutaj włożyć te z innych uli. No idźcie, idźcie, przesuwajcie się. Tak. Potem oczywiście będę musiał usunąć te ramki, żeby pszczoły mogły prosto odbudowywać pozostałe, a nie budowały mi bez przerwy ramek trutowych. Ok. Włożymy jedną tu. Tu przesunę. I drugą włożę tutaj. Dobra. Myślę, że po tej operacji ten ul się troszeczkę wzmocni. No i mam nadzieję, że zacznie działać tak jak należy. Już zaczynają się pszczoły na mnie denerwować, więc to znak jest, że trzeba kończyć. Zostawiamy je w spokoju i miejmy nadzieję, że to, co dzisiaj zrobiłem, zadziała. Pracujcie spokojnie. Tak więc, jak widzieliście, podmieniłem ramki, przełożyłem po jednej ramce z każdego zdrowego ula do tego środkowego, słabszego. Miejmy nadzieję, że niedługo pszczoły z tych ramek się wygryzą i zasilą ten ul, wzmocnią go i będą pracować, żeby ten ul się rozwijał tak samo mocno jak te dwa pozostałe. Jak to wyjdzie, zobaczymy później. Za kilka dni znowu tutaj przyjadę, żeby sprawdzić, jak pszczoły pracują, jak sobie radzą. Także to tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!